Panie z gminy Stawiguda po raz kolejny świętowały wspólnie Dzień Kobiet. W sali sportowej Zespołu Szkół Podstawowych w Stawigudzie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej witali każdą przedstawicielkę płci pięknej czerwoną różą. Stawiguckie gminne obchody Święta Kobiet stały się okazją do spotkania wszystkich pań, które w tym dniu, choć na chwilę, mogły oderwać się od codziennych zajęć i spędzić czas w swoim towarzystwie. Jest już trzecia edycja, można powiedzieć, organizacji Dnia Kobiet. Chciałam, aby mieszkanki naszej gminy Stawiguda były doceniane i dlatego wymyśliliśmy Gminny Dzień Kobiet. Dla każdej kobiety integracja z drugą kobietą jest na pewno bardzo ważna i myślę, że to jest dla nas kobiet fajnie, jak integrujemy się. Sala sportowa z trudem mogła pomieścić wszystkie panie. Zamiast nudnych przemówień i oficjalnego tonu, podczas imprezy gościła koleżeńska atmosfera, podsycana przez panów. To głównie mężczyźni zorganizowali nam, kobietom, ten Dzień Kobiet. Zastępca wraz z całą ekipą Urzędu Gminy Stawiguda, częścią oczywiście męską, Gminny Ośrodek Kultury, jak również oczywiście panie też muszą być Gminny Ośrodek Pomocy. Trzeba jednak dodać, że wszystkie pyszności zostały wcześniej przygotowane przez panie z kół gospodyń, które później panowie ochoczo roznosili. Do poczęstu włączyły się nasze wspaniałe panie, czyli koła gospodyń wiejskich, które robiły, piekły ciasta. Bardzo chętnie, jak co roku jesteśmy czynni, bierzemy udział w organizacji. Przygotowałyśmy 10 ciast, faworki, rogaliki. Piekłyśmy 2 dni. Bardzo nam było wesoło i miło. I mam nadzieję, że wszystkim smakuje. Dzięki artystycznym ambicjom pań, szkolny korytarz został zamieniony w galerię sztuki. To są prace przeznaczone do pokazywania naszym mieszkańcom naszej gminy, tak aby zachęcić ich do udziału w warsztatach, w warsztatowni w Stawigudzie. Dodatkową atrakcją spotkania były drobne upominki przygotowane przez organizatorów. Żeby panie mogły poczuć się wyjątkowo i nastrojowo, pomyślano również o muzycznej oprawie spotkania. Ze sceny popłynęły dobrze znane i lubiane melodie z repertuaru stawiguckiego zespołu Koseider. Oraz zespołu Baby Ruśkie plus 2 promile, który tworzą panie z Rusi. I chociaż obydwa zespoły rozbawiły publiczność, to prawdziwy aplauz widowni wzbudził zespół Trzy Gitary, który wykonał utwory z repertuaru czerwonych gitar. Tego typu spotkania są okazją do pogłębienia integracji mieszkańców, dają odpoczynek od codziennych spraw i są okazją do refleksji o roli pań nie tylko w męskim świecie. Kobieta w tej chwili pracuje bardzo, bardzo ciężko, wychowuje dzieci, praca, dom, prowadzenie domu, nie zawsze to jest takie zgodne z tradycją i w ogóle. Widzę po młodych paniach, po młodych dziewczynach, to tylko są zapędzone bardzo i chciałabym też uczulić, żeby troszeczkę zestopowały z tym wszystkim, bo czasu nie prześcigniemy. Panie dzisiaj są wszystkie bardzo ładnie uśmiechnięte, ale wydaje mi się, że powinny być tak uśmiechnięte nie tylko dzisiaj, ale codziennie. Na pewno kobieta bardziej uczuciowo podchodzi do pewnych spraw, bardziej może sumiennie. Facet zawsze w jakiś sposób potrafi tam w różnych sytuacjach wylawirować, prawda? A kobieta powiedzmy przejmuje się tym, myśli o tym, drąży ten temat. Myślę, że kobiety sobie wszędzie poradzą i we wszystkich warunkach, jeżeli kobieta obierze sobie cel, dąży do tego skutecznie. Na co dzień w
wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, potrzebujemy bardzo podobnych rzeczy, najchętniej wyrażanych w życzeniach. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń, bo myślę, że to głównie kobiety tego pragną. Czuć się spełnioną, być dumną z siebie, z dzieci i dobrze i miło odnaleźć się w swoim środowisku, bo to daje nam bezpieczeństwo i ciepło. Cierpliwości, dużo spokoju, no i miłości, bo zdrowia, miłości to jest w naszym życiu bardzo ważne. Jak jesteśmy kochane i czujemy się kochane, przenosimy góry. W kobietach jest wszystko najlepsze. Gorszych rzeczy, najgorszych rzeczy to chyba nikt nie zna, ani złych rzeczy. Wszystko jest piękne.